dobry Państwu. Witam serdecznie na kolejnym programie magazyn Polskie Sprawy. Dzisiaj naszym gościem jest pani Jadwiga Kalinowska-Kowali, którą serdecznie witam. Witam pani Jadwigo. Witam wszystkich. Pani Jadwigo, pani zajmuje się sprawami związanymi z uzależnieniami różnego rodzaju. Wiadomo, że twórcy nowego porządku świata, ci, którzy chcą zawładnąć naszymi i duszami, i ciałami, i w ogóle wszystkim, co się wokół nas, a także w nas samych dzieje, próbują zniewolić na różne sposoby. Tradycyjne metody to były różnego rodzaju używki, prawda? Alkohol, narkotyki. Teraz pojawiają się nowe w postaci, nie wiem, internetu, hazardu. No przede wszystkim nowe substancje chemiczne, czyli narkotyki syntetyczne. Syntetyczne, no właśnie. Pani się tymi sprawami zajmuje, wcześniej zdaje się w Kanadzie, teraz już pani bardziej w Polsce się tym wszystkim zajmuje. Dlaczego to jest tak ważny problem, dlaczego tak trzeba o tym po prostu głośno mówić? Należy mówić przede wszystkim dlatego, że substancje, które są nam w jakiś sposób lansowane, a więc alkohol, narkotyki i inne używki, powodują degradację narodu, degradację społeczeństwa, a przede wszystkim są przenoszone genetycznie, czyli degradują również genetycznie jednostkę, już tutaj w tym zakresie rodziny, prawda? Już należy również zauważyć, że chodzi o walkę z rodziną. A więc najłatwiej się walczy z rodziną poprzez propagandę i jakiś taki nachalny przymus picia alkoholu, gdzie osoba, która się uzależni, więc popadnie w chorobę alkoholową, która jest chorobą metaboliczną, zaczyna tą rodzinę właściwie dewastować. To jest po prostu, dlatego nazywamy alkoholizm na przykład chorobą społeczną. Czyli po prostu tutaj następuje degradacja rodziny, rozpad rodziny na 100% i jeszcze no, degradacja potomstwa. Czyli bardzo dobry sposób na wyniszczanie narodów. Pani Jadwigo, ja zetknąłem się wcześniej z katolickimi ruchami trzeźwości, na przykład ruchem trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbe, który działał dosyć prężnie w latach 80. i później w Polsce. Pojawiały się też w Polsce, jak gdyby z zagranicy, z zachodu, jakieś ruchy typu anonimowi alkoholicy. Czy pani uważa, że na przykład ruch anonimowych alkoholików to jest ruch, który faktycznie walczy z problemem alkoholizmu? Czy jest to jakaś fałszywa flaga, pod którą nie wiem kto, może jakiś nowy porządek świata, może jakieś środowiska związane z Sorosem, a może po prostu wprost jakaś masoneria, próbują nie tylko nie wyzwolić ludzi z alkoholizmu, ale jeszcze jak gdyby to ich zniewolenie pogłębić. Jaka jest pani opinia na ten temat? No więc w tej chwili jest bardzo dużo materiałów badawczych na ten temat, jeśli chodzi o samo powstanie tej organizacji. Anonimowych alkoholików, tak? Tak, jeśli chodzi o Alcoholics Anonymous, to jest organizacja, która powstała, tu jest z katolickiego źródła doktor filozofii biblijnej, pani Kathy Burns, która właśnie napisała Alcoholics Anonymous Unmasked, czyli zdemaskowani. Piszę tutaj właśnie o początkach tej organizacji, ponieważ organizacja ta była finansowana przez Rockefellera, a generalnie poprzez finansjerę światową rozprzestrzeniona na teren właściwie wszystkich krajów na świecie. Jeżeli się doskonale coś reklamuje i popiera to pieniędzmi, to pewne ruchy można naprawdę tak zagospodarować, że one się znajdą na porządku dziennym, tak jak u nas w Polsce po 1989 roku one
no, jest tych organizacji, chociażby tylko w samych parafiach 2000, a poza parafiami drugie pewnie tyle. Ale organizacji anonimowych alkoholików, które działają przy parafiach, tak? Oczywiście. No to jest straszne, że po prostu ta książka w Polsce, rozumiem, jest nieznana. Oczywiście żadne materiały nie są tłumaczone na polski. Natomiast jeżeli zajrzymy na internet, chociażby tak rzucimy okiem na krytyki, to proszę tutaj nawet kilka takich tytułów przytoczę. Wszystko jest po angielsku. Na przykład my to zamieścimy jako załącznik do filmu. Kult narcyzmu, Satanic Cult of AA, czyli satanistyczny kult. No jest bardzo dużo materiałów na ten temat, ponieważ ta organizacja była przebadana przez w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o jej efektywność, i okazało się, że efektywność jest 2%. A więc po prostu, jeżeli mamy opierać naszą metodę o siłę woli, to żadnej choroby generalnie w medycynie, w naukach medycznych nie leczy się siłą woli. Po prostu to jest jakby wyprowadzenie tematu zupełnie w pole, czyli niedotykanie zagadnienia właściwego. I dlatego, ponieważ to się tak bardzo rozpowszechniło, więc ludzie nawet się nad tym nie zastanawiają. I to jest właściwie najgorsze, ponieważ mamy takie efekty, jak mamy, prawda? Mamy 4 miliony ludzi uwikłanych. No i patrzmy, co się dzieje z rodzinami. Patrzmy, co te właśnie, do czego te organizacje prowadzą, a więc do tego, że nie mówi się o tym, że generalnie można tutaj stosować osiągnięcia w medycynie, dlatego że medycyna już tak poszła daleko i tak jest rozwinięta, że te sprawy leczy się zupełnie bezproblemowo. Natomiast jeżeli się stwarza problem i mówi, że jest nie do przeskoczenia, to dlatego tego problemu nie przeskakujemy. Tylko tyle. Nawet chyba ten sposób, w jaki na tych spotkaniach ci ludzie rozmawiają, każdy podkreśla, że jest alkoholikiem i przedstawia się jako alkoholik, to w zasadzie no to w pewnym sensie wskazuje, że to są ludzie, którzy do końca życia mają w tym stanie pozostać i są w tym kierunku przez ruch AA urabiani. No przede wszystkim to jest najgorsze, że oni w to wierzą. Czyli oni zawsze jest taka sytuacja. Ja w to wierzę, ale to jest kwestia nie wiary, bo wierzy się w Pana Boga, ale kwestia wiedzy. Jeżeli nie mamy wiedzy, to wierzymy w to, co nam ktokolwiek będzie wmawiał, czy na przykład osoba, która jest chora na taką samą chorobę metaboliczną jak cukrzyca, czy ona zaczyna swoją rozmowę od tego, jestem cukrzykiem, po prostu jest to kompletny nonsens, a powtarzanie słowo alkohol koduje się jednak w naszym mózgu, no po to, żebyśmy o tym alkoholu cały czas myśleli. Także to są metody, no już nie mówię, że to są metody eutanazyjne, bo jak można rodzinę namawiać do tego, że ma chorego wygonić z domu, że ma nie dać jeść, ma się rozwieść i tak dalej, prowadzić do destrukcji, czyli popychać rodzinę do autodestrukcji, zamiast powiedzieć, idź do apteki, kup środki, które są i zacznij zwyczajnie chorego leczyć, bo chory ma prawo do leczenia. My już zapomnieliśmy o tym, że choroba alkoholowa jest jednostką chorobową i ten człowiek ma prawo do leczenia, a nie do zamykania go do więzienia, nie do wyganiania go na ulicę, nie do tego, żeby był wyrzutkiem społecznym lub zamykania go do jakichś na przykład ośrodków odwykowych, gdzie on tam siedzi ileś tam miesięcy, a jak wychodzi, to zaraz leci się z powrotem, po prostu w nauk się wciąga z powrotem. Dlaczego? Dlatego, że co tam się robi? Tam się po prostu do perswazją się leczy. To też nie jest metoda żadna w naukach medycznych. Perswaduje się osobie, że ona ma przestać pić, a generalnie, jeżeli patrzymy ze strony nauk medycznych, to abstynencja wcale nie leczy choroby. Choroba się dalej rozwija, bo to jest choroba metaboliczna, która uderza we wszystkie organy po kolei. I później następstwami tej, nawet tych ludzi, którzy są abstynentami, no to jest sprawa czustki, czyli później na ogół jest to następstwo cukrzyca,
rak czustki, no i degradacja wszystkich organów po kolei, a przede wszystkim mózgu, bo te neurotransmitery, to wszystko jest nie... ten organizm jest cały czas właściwie nieleczony, tylko... Właśnie, alkohol przede wszystkim powoli, systematycznie, kawałek po kawałku zabija centralny układ nerwowy, a zwłaszcza mózg, prawda? Zwłaszcza, dlatego jest taka bezkarność w traktowaniu tych ludzi, dlatego że oni są bezbronni, bo są na tak trochę bezbronni jak ludzie chorzy psychicznie. Temu człowiekowi wszystko można wmówić, temu człowiekowi wszystko można zrobić. On nie ma siły nawet, żeby nam w jakiś sposób się przeciwstawić, a jedyną jego możliwością to jest agresja. On może być agresywny. No to wtedy mówimy, aha, ty jesteś agresywny, to do więzienia. Czyli po prostu jest to samograj. Samograj wyniszczania szczególnie mężczyzn, bo tutaj, no a dzisiaj to już kobiet, bo chodzi też o przekazywanie tych objawów FAS, to jest matka przekazuje, czyli to są zupełnie i zniekształcenia fizyczne, a przede wszystkim encefalopatia, czyli po prostu zmiany mózgowe i po prostu takich ludzi, ja mam takich ludzi w poradni naszej, czyli po prostu to są ludzie niezwykle poszkodowani, których się w ogóle nie uważa za osoby poszkodowane, bo to też jest ta kategoria. To jest margines, wobec tego nie zajmujemy się marginesem. Ale to jest coraz szerszy margines. A ten margines trzeba tworzyć, bo przecież na marginesie się najlepiej zarabia. Bo to są ośrodki takie, siakie, owakie, samotnych matek. A co to znaczy samotna matka? A gdzie jest ten mężczyzna? Jeżeli ten mężczyzna już popadł w chorobę alkoholową, to dlaczego go nie wyleczyć i nie stworzyć rodziny, tylko od razu neguje się? I propaganda jest tak głęboka, że właściwie uczy się niechęci i nienawiści do osób uzależnionych już od dziecka. Że jest to człowiek jakby trendowaty w dzisiejszym, można powiedzieć, społeczeństwie. No i bardzo trudno, to jest bardzo trudna sprawa. Ja się tym zajmuję prawie 30 lat, bo od 30 lat w końcu dotarłam do osiągnięć w zakresie nauk medycznych, które po prostu mówią, że to nie jest nic trudnego wyleczyć tą chorobę. I tak się zmagam, dlatego że wszyscy potrzebują zarabiać na tych ludziach. Już nie powiem, że do budżetu, to co właśnie jest ten z Gazety Prawnej, że osoba pijąca daje do budżetu więcej pieniędzy niż osoba pracująca. No więc do jakich absurdów dochodzimy? Mhm. Więc komu zależy? Nikomu. Wspomniała Pani, że prowadzi Pani poradnię. To jest poradnia we Wrocławiu, czy...? Tak, to jest poradnia we Wrocławiu. To jest poradnia rodzinna, katolicka. I zajmujemy się głównie właśnie tak zwaną przemocą, czyli i uzależnieniami. To jest nasza i mediacją, dlatego że prowadzimy mediację małżonków po to, żeby nie dochodziło do rozwodów. Z tak błahych powodów i z tak karygodnych powodów, jak choroba współmałżonka. Bo to jest po prostu, jak można człowieka chorego, raz, że z nim się rozwieść i zostawić go na pastwę, można powiedzieć, losu, ponieważ on sam nie jest w stanie się w jakiś sposób tutaj, nawet nie jest w stanie pracować. On potrzebuje pomocy. To jest człowiek, który potrzebuje pomocy. A nie bezdomności, czy bezrodzinności, czy bezrobocia. Nie rózgi, prawda? Więc tutaj mamy genialny sposób, bo ta osoba postawiona w takiej sytuacji, co ma za wyjście? Ona pije do końca życia, a to życie może jeszcze trochę trwać. To nie jest do końca tak, że... życia tak. Może działać w grupie AA. Może działać i może po prostu być klientem przemysłu monopolowego. I dlatego ona jest cenna. Jak można się pozbyć klienta, prawda? No bo przecież ja na przykład, ponieważ
idę do sklepu, to ja nawet nie widzę alkoholu. Po prostu ja nie rejestruję, że on tam stoi. Po prostu normalny człowiek go nie potrzebuje, a jak na przykład mam gdzieś na imieniny czy gdzieś, to godzinami się zastanawiam i przyglądam i pytam się, co ja mam tutaj na przykład kupić, jakąś butelkę, prawda, jakiegoś wina czy coś. Normalny człowiek nie widzi alkoholu. Natomiast absolutnie widzi osoba uzależniona. Widzi wszędzie. Wszędzie. Nawet zapach czuje z bardzo dalekiej odległości. Bo mamy te doświadczenia właśnie z pracą, z więźniami, prawda? To wiemy, nawet to nas zaskoczyło, że potrafią z bardzo daleka wyczuwać alkohol. Jako to źródło właśnie dla nich, źródło pożądania, prawda? Także jest sytuacja bardzo trudna. Wiem, że stosuje pani pewną roślinę, która jest bardzo skuteczna i bardzo pomocna w walce z uzależnieniem, ale chyba nawet nie tylko od alkoholu. Również, zdaje się, chodzi o narkotyki, nikotynę być może, generalnie wszystkie te uzależnienia. Roślinę, o której się bardzo mało mówi, bardzo mało wie, ale o której debatował już Senat amerykański, zdaje się, 80 lat temu, w latach 30. Czyli co jest na rzeczy? Co to za roślina i dlaczego Amerykanie w latach 30. już się nią no, z takim, a nie innym skutkiem, ale jednak zajmowali? No można, tak właśnie, można tutaj powiedzieć, że roślina jest znana w czasach biblijnych, a więc... Bardziej niż dzisiaj. Bardziej niż dzisiaj. Po prostu jest to roślina, ponieważ jest to dar Boży, prawda? Rośliny, które dał nam Pan Bóg, my udajemy, że ich nie widzimy, prawda? Że one są nam niepotrzebne, że je zaczynamy już w tej chwili niszczyć, to całe stworzenie Pana Boga, bo dobieramy się już do genetycznych kodów naszych roślin. I to jest roślina, nazwa pochodzi z Japonii, bo to jest japońska nazwa. Roślina się nazywa kudzu, tak właśnie po japońsku. I jest taka sytuacja, że tam, gdzie roślina jest w diecie człowieka codziennej, tam nie ma, na przykład nie występuje choroba alkoholowa w populacji. Na przykład tak jest w Japonii, tak jest w niektórych krajach azjatyckich. Natomiast ta sama rasa, bo tutaj chodzi o rasę żółtą, bo ona jest rozpowszechniona, to są również Eskimosi, to są Indianie amerykańscy. Tam, gdzie tej rośliny nie było, gdzie ona naturalnie nie rosła, to zobaczmy, co się stało z Indianami amerykańskimi. Oni po zetknięciu się z taką substancją, jak jest alkohol, oni zaczęli wymierać z alkoholizmu, dlatego że oni zostali zdegenerowani, zdegradowani, wyniszczeni. Wyniszczeni i oni, ponieważ oni nie są w stanie się obronić przed alkoholem, dlatego że oni nie posiadają pewnych enzymów bardzo ważnych i dlatego oni popadają w alkoholizm po wypiciu jednego kieliszka alkoholu. I tam na przykład jest tragiczna sytuacja, bo dzieci 5-letnie popełniają samobójstwo z powodu alkoholizmu. Wśród Indian. Wśród Indian, tak. Oczywiście... Ale pani sugeruje, że na przykład w Japonii w ogóle nie ma problemu alkoholizmu? Nie ma, tak, tak. Ja myślę, że teraz zacznie się, i to samo w Chinach, zacznie się, dlatego że Chińczycy odchodzą od swoich naturalnych diet. I na przykład Chińczyk, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, on w ogóle zapomina o sobie i o swoich, można powiedzieć, narodowych dietach i często właśnie wtedy już natychmiast popada w alkoholizm. I dlaczego mówię o tej roślinie? Ja się o tej roślinie dowiedziałam w 93 roku z materiałów Uniwersytetu Harvardu, z Harvardu, gdzie jeden z profesorów, pamiętam dokładnie, wypowiedział się, że ta roślina redukuje spożycie alkoholu w 90%. Więc pomyślałam sobie wtedy, no nie ma nic ważniejszego, tylko z tą informacją pojadę do Polski. Bo to były lata 90. Wtedy pani była jeszcze w Kanadzie, tak? Mieszkałam w Kanadzie, tak. I po prostu, ponieważ trudno było zdobyć te materiały w języku angielskim, no tylko
jeden z Chińczyków napisał mi te krzaczki, prawda, żebym mogła czegoś dalej szukać, to zdobyłam licencję na fragment właśnie tak zwanego filmiku Medical News, gdzie po prostu mówiono na ten temat, że ta roślina wszędzie rośnie w tych obszarach właśnie azjatyckich. Czyli nie tylko w Azji. Może być hodowana i w Europie, i w Polsce. Generalnie to jest roślina z obszaru zwrotnika. Także ona została przeniesiona w XIX wieku do Stanów Zjednoczonych i tam zaczęła makabrycznie rosnąć. Ona ma przyrost 30 cm na dobę. I tak jak powiedziałam, że to już jest jakiś sygnał od Pana Boga, żebyśmy się tą rośliną łaskawie zainteresowali. A co się robi? Zwalcza się tą roślinę. Bo ona wysadza, ona zabiera grunty rolne, chyba z 10 milionów hektarów gruntów w Stanach Zjednoczonych zabrała. No, całe tak zwane południe jest przez tą roślinę zarośnięte i wysadza nawet autostrady, więc tnie się bardzo równo i się zwalcza. Natomiast ponieważ nie było żadnego produktu, nikt nic nie chciał zrobić, ja próbowałam zainteresować różne firmy takie zielarskie, po prostu nie było z kim rozmawiać. Wobec tego nie było innego wyjścia, tylko pomyślałam sobie, no nie ma innego wyjścia. Jeżeli nikt nie chce tego zrobić, to chyba padło na mnie, że tylko ja się tym jakoś faktycznie przejęłam, żeby tą sprawę zrobić. Czyli żeby dokonać całego procesu tak zwanego product development, tak zwany pilot product, project i wprowadzić ten produkt tą roślinę do produkcji. Czyli, może jeszcze się cofnijmy na chwilę do tych Stanów Zjednoczonych 80 lat temu. O co chodziło, jeżeli chodzi o tą dyskusję? Jaka była wówczas decyzja polityków amerykańskich, co z tą rośliną zrobić? No właśnie, jak pierwszy raz miałam wykład na temat rośliny w Radiu Maryja, to były też początki lat 90. Wobec tego dzwoniło do mnie bardzo dużo osób i zadzwoniła do mnie jakaś bardzo starsza osoba ze Stanów Zjednoczonych, jakiś pan, i powiedział, że on pamięta, że w latach 30. była dyskusja w Kongresie Stanów Zjednoczonych, jak Amerykanów ratować od alkoholizmu i czy wprowadzić prohibicję, czy wprowadzić właśnie roślinę kudzu. I wtedy najprawdopodobniej, jak to zwykle w owych czasach, bo tam bardzo dużo było takich właśnie spraw bardzo ciemnych, ta sprawa upadła i wprowadzono prohibicję. Natomiast o tej roślinie natychmiast ktoś się musiał nią zainteresować, że ona jest na tyle niebezpieczna, że ona pozbawi to społeczeństwo choroby alkoholowej. Wobec tego wiedza na ten temat została kompletnie wyresetowana. Nie ma. Od 30 lat dopiero badania naukowe się rozpoczęły w czasach, kiedy do Stanów Zjednoczonych zaczęli przyjeżdżać naukowcy z Japonii, z Chin i tak dalej, kiedy była taka bardzo intensywna wymiana, prawda? Także oni zaczęli już badać tą roślinę ze względów na właściwości wszelakie, prawda? Ona jest doskonale przebadana. Jakbyśmy weszli na Medical Publication, na serwer, największy serwer medyczny światowy i wstukamy hasło, to mamy setki uniwersytetów, które zajmują się tą sprawą. Wszystko już przebadali, nawet wszystkie polskie uniwersytety przebadały. Tylko jest to dość przedziwne, że ja na przykład trafiam na te materiały naukowe właśnie na Medical Publication w języku angielskim. A gdzie są materiały po polsku? Gdzie jest wiedza dla społeczeństwa? Nie ma. I to jest bardzo specyficzne, ponieważ ja jestem praktykiem, jesteśmy praktykami, no 20 lat praktyki, przez nasze ręce przechodzi tysiące ludzi. Nie zapraszają mnie organizacje, które się zajmują zwalczaniem uzależnień. Natomiast jedynie kto mnie zaprasza, to mnie zapraszają uniwersytety medyczne i nikt więcej. Także tutaj jest ten kierunek. Dlaczego? A kto z Panią w Polsce współpracuje?
To znaczy w jakim zakresie? No jeżeli chodzi o wiedzę na temat między innymi kudzu. No ta wiedza jest doskonale przebadana, ale no, tutaj mamy przychylność naszego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przede wszystkim, nie? No i w Poznaniu, i w Łodzi, i w Poznaniu też, bo tych konferencji było wiele. To wszystko jest, to wszystko zostało zrobione, przebadane, udowodnione. Mój środek o nazwie Kudzu Ród, z moim nazwiskiem, właśnie mówię, że tam jest moje nazwisko, żeby, ponieważ nawet nazwa jest zastrzeżona w Polsce, mimo to łamie się te przepisy odnośnie tak zwanego trademark, nie wiem jak to po polsku jest, to jest odrejestrowany w Ministerstwie Zdrowia od 2000 roku. Zobaczmy, ile lat. I generalnie nikt prawie nie wie, że taki środek jest. I to jest suplement diety, bo to jest, co to jest? To jest roślina jadalna. Czyli nie można tutaj, można powiedzieć, krzywdy zrobić temu. Zamknąć, nie dopuścić. Wmawiać, że coś tam może być na przykład szkodliwego, jakieś tam składniki. Nie, nic się nie da zrobić, bo to jest żywność. A z żywności mamy dzisiaj suplementy. Suplement diety normalny. To jest normalny suplement diety, który ma określone właściwości. Jest to po prostu taka nowoczesne ziołolecznictwo, z tym, że z roślin jadalnych, prawda? Czyli naprawdę, no, my stajemy na głowie, żeby jednak tą wiedzę do społeczeństwa jakoś przekazać, bo nie ma właściwie chętnych, nie ma środowiska, które by stanęło w obronie społeczeństwa w tym zakresie, w zakresie zatrzymania plagi alkoholizmu. Bo ja, z tego co ja widzę, to nieważne czy w Polsce prawica rządzi, czy lewica, przepisy odnośnie rozprzestrzeniania spożycia i zwiększania spożycia alkoholu i innych używek, bo tutaj weszły, no, weszły narkotyki szeroką ławą, zwiększa się, czyli to się wszystko pogłębia, a nic nie ma ochrony społeczeństwa przed tragediami, jakie niesie taka dostępność alkoholu i innych używek. Mogę powiedzieć, jak jest na przykład w Kanadzie, gdzie to społeczeństwo jest zupełnie bardzo zdegenerowane, ale jeśli chodzi o utrzymanie takiego porządku, to jest kraj policyjny. Na każdym skrzyżowaniu stoi policja tam i pilnuje, no, jakiegoś bezpieczeństwa, na przykład na drogach. Nie ma mowy, żeby alkohol był sprzedawany na jakichś stacjach benzynowych. Nie ma mowy, żeby był sprzedawany w sklepach spożywczych. Są specjalistyczne tylko sklepy monopolowe i na przykład w takiej Mississaudze, gdzie ja mieszkam, to jest 700 tysięcy ludzi, to jest dzielnica Toronto. Może są 3 sklepy monopolowe? Kto nie zdąży, trudno. I to jest tylko tak, jak kiedyś było w komunizmie, od 12 do 18 można, a potem już trzeba, to już, nie, już się nie da, już wtedy trzeba iść do restauracji, gdzie trzeba zapłacić 50 razy więcej pieniędzy za alkohol, prawda? Także, a u nas są promocje. U nas jest piwo za złoty ileś tam. Jeden przez drugiego obniża cenę i pcha tej młodzieży do gardła, tak naprawdę na siłę. I potem się dziwimy, lamentujemy i te lamenty, nie mogę słuchać tych lamentów odnośnie degradacji rodziny, alkoholizmu, przemocy. No przemoc to jest genialna sprawa, bo to jest następne niszczenie rodziny. Mhm. Ja mam takie przypadki, gdzie ojciec rodziny wybudował dom dla żony i pięciorga dzieci, ale popadł w chorobę alkoholową. Po jakichś kilku incydentach nieprzyzwoitego zachowania w domu, czy jakiejś agresji, bo ta choroba zawsze prowadzi do agresji, policja, jakaś zielona czy niebieska karta. To było w Polsce czy w Kanadzie? W Polsce. I nie wolno 300 metrów zbliżyć się do własnych dzieci, ani do własnego domu. Po prostu ta ustawa, która w Kanadzie wyniszczała rodziny, ta przemocowa,
wyniszcza dzisiaj w Polsce i były dyskusje, żeby tą ustawę cofnąć. Ja nie słyszę w tej chwili wszystkie złe ustawy, które były wcześniej zrobione, nadal są i nikt na ten temat nie dyskutuje. Wspomniała Pani o zarejestrowanym w 2000 roku właśnie tym suplemencie, tak? Tak, opartym na kudzu. Tak. Wiem, że były też próby jak gdyby podszycia się, czy pozbawienia Pani tego. Czy może Pani coś na ten temat powiedzieć, bo zdaje się, że nawet jakieś firmy z Bliskiego Wschodu się tutaj pojawiły. To były takie firmy po prostu, które miały te hinduistyczne nazwy, bo taka była wtedy moda, taka była też nagonka na te wszystkie jakieś guru. Tu w Polsce nawet młodzież rozdawała książki hinduistyczne na narożnikach ulic, też to pamiętam. Hare Krishna, to było, inne sprawy. Tak, także taka też od razu jak ja zarejestrowałam produkt, to po prostu natychmiast oni też weszli na rynek, a ponieważ no to są... Z tym samym produktem. Z tym samym, pod tą samą nazwą, a ponieważ jednak rynek jest taki, no nasz w ogóle rynek jest, tu jedna korupcja jest na terenie Polski. Wobec tego, jeżeli ktoś ma pieniądze, to po prostu może pana zlikwidować spółek w ciągu po prostu bardzo krótkiego czasu, bo zastępuje pana i jeszcze w dodatku używa pana nazwiska, tak jak ta firma właśnie z Lublina. Ale jak to możliwe, że używa moje, pani nazwiska? No. Tak, używali w ulotce moje nazwisko, powoływali się na mnie po to, żeby... Ponieważ ludzie szukali mnie po nazwisku, prawda? Więc jeżeli nazwisko znajdą, aha, to jest to, prawda? No. I w ten sposób się robi takie zamieszanie. No i tak właśnie wykańcza się takich ludzi, którzy coś faktycznie dobrego chcą zrobić, bo się wstawia na przykład już produkt zanieczyszczony, aluminium w środku i tak dalej, po to, żeby tylko zepsuć temat. Po to, żeby zepsuć temat. I to jest bardzo trudno. I mało tego, ponieważ oni się nie tylko moim nazwiskiem posługiwali, ale naukowców, z którymi ja współpracowałam, więc żeśmy się jednak zebrali i pomyśleliśmy, że musimy iść do sądu, żeby im nie pozwalać tak dalej sobie po Polsce grasować. Jak się ta sprawa w sądzie skończyła? Oczywiście przegraliśmy tą sprawę. Dlaczego? Dlatego, że właśnie są takie sądy. Właśnie są takie sądy. Po prostu do głowy mi nie przyszło, że taką sprawę można przegrać. I to trwało. Czyli nadal mogą się legalnie posługiwać pani nazwiskiem? Teraz już nie. No, na całe szczęście, po tym naszym właściwie tej samoobronie, można powiedzieć, oni zrezygnowali z tych nazwisk. I poza tym też zaczęły wchodzić inne przepisy z ministerstwa, jeśli chodzi o tak zwane te sprawy związane już tutaj czysto formalne, jeśli chodzi o ustawę, o żywności i żywieniu. Także to wyeliminowało wszelkie takie właśnie podpisywanie się, posługiwanie się cudzymi nazwiskami, cudzymi opiniami i tak dalej. Czyli jest to walka, którą pani toczy od wielu lat, a ona jest prowadzona w imieniu tych, którzy prowadzą swoją walkę ze swoim uzależnieniem, ze swoim nałogiem. I walkę, w której bardzo trudno jest jak gdyby zwyciężyć. Pani Jadwigo, co pani by jeszcze poleciła osobom, które właśnie, nie wiem, mają na przykład sami ze sobą czy w swojej rodzinie jakieś problemy z uzależnieniami? Najczęściej się mówi, wiadomo, o alkoholu, ale też o narkotykach, czy na przykład nikotynie. O nikotynie to w zasadzie już tak niewiele mówi, chociaż to jest też bardzo powszechny i duży problem. No i teraz i wchodzą też te nowe generacje, to co pani mówiła, różne chemiczne, farmakologiczne i inne sprawy. Dlaczego one są takie groźne i czy można z nimi też skutecznie walczyć? Wydaje mi się, że walczy się tylko z tak zwanymi dopalaczami, a więc nielegalnymi narkotykami. Natomiast w samej aptece jest kilkadziesiąt substancji, które nawet narkotycznych, które się sprzedaje bez recepty. Bo jako lekarstwa. Jako lekarstwa, jako tam właśnie syropy i inne takie środki. Także wydaje mi się, że
że należy powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że oprócz tego, że ten środek kudzu ród zmniejsza zapotrzebowanie organizmu na używkę w sposób naturalny, czyli nie trzeba tej osoby przymuszać nawet do połykania tego, do połykania tych kapsułek, po prostu, no właśnie, gdzieś tutaj mam, chciałabym pokazać, mam w torbie. Do połykania tych kapsułek, ponieważ to można stosować jako przyprawę do jedzenia. To jest korzeń skrobiowy i on się stosuje w diecie człowieka, czyli nie trzeba nawet walczyć z tym biednym człowiekiem, który jest, jego mózg jest niezdatny do tego, żeby z nami dyskutować, czy po prostu rozumieć sytuację, w której się znalazł. Do pewnego stopnia można nawet nieświadomie. On może być nieświadomy, że je tego typu produkt, tak, właśnie, który go, jak który gdyby, go może go wyzwolić. Stawia na nogi. A co jeszcze ten środek robi? To nie tylko to, że on traci miłość do alkoholu. To jest jeden z tych takich objawów, no, o który nam tutaj chodzi najbardziej, ale przede wszystkim następuje regeneracja wszystkich organów, czyli przede wszystkim mózgu. Tutaj osoba zaczyna zupełnie inaczej myśleć, inaczej wraca do normy, może wrócić do pracy, może funkcjonować jak zdrowy człowiek, bo naprawiają się wszystkie organy, czyli trzustka, wątroba, serce. Ten środek jest bardzo silnie neuroprotekcyjny, a więc stosowany jest przy bardzo wielu chorobach neurologicznych. Jest polecany, my współpracujemy na przykład z neurologami, którzy polecają. Także współpracujemy z lekarzami i mamy sami lekarzy w poradni, natomiast nie współpracujemy z organizacjami, które zwalczają alkoholizm. No bo ich celem nie jest zwalczenie tego alkoholizmu, tylko pozorna walka z problemem. Także tutaj jest istotne, że nie wiem, co by tu jeszcze powiedzieć, bo mówię tutaj w kierunku i parkinsonizmu i są badania bardzo szerokie na ten temat. Jeśli chodzi o badania naukowe, to jest naprawdę setki, tysiące badań naukowych, które tutaj świadczą o tym, jak potężna jest ta roślina, dlatego że ona jest sama w swojej naturze potężna, jeżeli potrafi mieć przyrost 30 cm na dobę. Wobec tego i w działaniu swoim jest też bardzo, można powiedzieć, skuteczna. Jeżeli była wymieniana w Biblii, bo dostałam kiedyś takie materiały z Nowego Jorku, tylko że po prostu nie jest to dla mnie dosyć, można powiedzieć, łatwe do rozszyfrowania, bo to jest w tych językach biblijnych. Nie miałam czasu nigdy na takie studia w tym kierunku. To znaczy, że szanowana przez ludzkość przez wieki. Pani Jadwigo, to myślę, że inne sprawy będą poruszone, niektóre powtórzone na spotkaniu w Centrum Edukacyjnym po Wiśle, a tą naszą jak gdyby rozmowę, no właśnie, byśmy zakończyli takim apelem, żeby nasi słuchacze zainteresowali się po prostu tą rośliną i zdobyli wiedzę, która nie jest łatwo dostępna, ale już jednak jest dostępna. I podamy też tą listę tych wydawnictw, które pani tutaj ma w opisie do naszego filmu. I myślę, że to będzie taki pierwszy krok, żeby... Stronę internetową, żeby po prostu ludzie zaczęli się tym i interesować. Dziękujemy bardzo za uwagę. Naszym gościem w magazynie Polskie Sprawy była pani Jadwiga Kalinowska, której serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo również.